te așteptam spomenii mele și vezi ai prins copii care azi și Sfântul Costas supra menții. Și pasul și scurălător mă cuprezne, deci fizitești cu jertul străcății. Nu a fost buchețe la și bucății, fizau o cușacă la răgostii. Nauczyciel to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. Pozornie pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nieobce są nam tajemnice przyrody, zwierząt, ludzkiego ciała. Matematyczne labirynty są do rozwiązania, a wzory chemiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, dbając o prawidłową, piękną polszczyznę. Zaznajamiają nas z pięknem naszej okolicy i naszego kraju. Poznajemy podwaliny naszej historii, kultury, poznajemy nasze korzenie. Grono naszych dorosłych kolegów dopiero po latach docenia trud nauczycieli włożony przed laty. Również i my powinniśmy już teraz docenić wartość pracy wszystkich nauczycieli i starać się jak najwięcej korzystać z tego, co nam przekazują. Z okazji dzisiejszego święta dziękujemy Wam za poświęcenie, czas i cierpliwość, za cały ogrom przekazywanej wiedzy, za gorące serca i pomocne dłonie. Życzymy Wam uśmiechu, optymizmu, samych słonecznych dni i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wasi uczniowie. Drodzy nauczyciele, w dniu Waszego święta stajemy przed Wami z wdzięcznym sercem. Chcemy uczyć ten dzień pierwszą piosenką. Wiemy, że od najdawniejszych czasów zawód ten był ceniany bardzo. Sięgnijmy więc pamięcią wstecz, posłuchajmy jak nauczyciela w szkole mówi przed wiekami Andrzej Frycz Mudrzewski, księdza o szkole. Istnieje stary od początku społeczności przyjęty obyczaj, iż państwo ma staranie o szkołach, z którego dobrego urządzenia wynika wielka chluba żywota ludzkiego i religii. Zaniedbywania zaś wybaczenie zło. Dlatego ustanowiono osobne miejsca, dokąd młodzież miała się wydawać w celu zdobycia nauki. Przełożonymi jej czynią nauczycieli, aby udzielali najlepszych umiejętności, nadawali zbawieniem wskazówkami ogładę temu bardzo niebezpiecznemu wiekowi i kształtowali go do wszystkiego, co w życiu potrzebne. Obyczaj to znamienity, a urząd pełen największym odwrotem tych, którzy obrali sobie taki rodzaj życia, postanowiono na podstawie praw i ustaw walić całkowicie od wszelkich innych obowiązków państw. Wielkie zastępy czony świadczą, są oni użyteczni państwu w innych procesach życia, ale i po śmierci, dzięki pozostawionym posłudziom. Zrozumiejmy wtedy, jak bardzo piękny i użyteczny dla ludzi jest ten nauczycielski, z którego wyszło tyle mistrzów najlepszych umiejętności i z którego tyle korzyści z wykluczenia wszystkie inne stany. Dlatego tak wiele mówią o jego znakomitości i godności. Abyśmy pamiętali, iż trzeba to wszelkimi sposobami bronić ich przed przewrotnością mniemań i zuchwałstwem ludzi naszego wieku, którzy tylko uwalniają za ustawnością w życiu, za bogactwami i władzą, bo jedyne to rzeczy, do których się powszechnie dąży. Nawet zaś i cały obowiązek kształcenia się i uczenia pozostawiają ludziom podejście do stanu. Nauczyciel był zawsze dla młodzieży wzorem, ale również przyjacielem i drugim. Przy okazji dzisiejszego święta wspomnijmy i tych, którzy zapisali się z tymi zgłoskami na kartach naszej historii. Szczególnie tych, którzy oddali własne życie, wykonując swój zawód. Takimi nauczycielami byli Janusz Korczak w czasie wojny, Ludwik Awarzyńska w czasie pokoju. Dla nich najwyższą wartością był drugi człowiek i wychowany. Wiesz, panie Korczak, gdyby wziąć wszystkie uśmiechy dziecięce, uśmiech kwiatów, uśmiech ptaków, uśmiech poety i uśmiech lekarza, powstałby wiersz o Januszu Korczaku. Wiersz o człowieku, co w czasach ciemności, na błąkanym nienawiści świecie, miał jasne serce i miał jasne myśli. Wiersz o człowieku, co ukochał dzieci. Ukochał dzieci, który świat dorosłych obdarzył głodem, głodem i przekleństwem. To ciężko przyszło po drodze od urodzenia do śmierci męczeńskiej. Dzieci zaszczute jak paszyły wsiaki, z twarzą spuchnięte z głodu, z twarzą żółtosiną,
Ponurzy z twarzy pięcioletni ludzie, za takie dzieci Janusz Korczak zginął. Wisława Szymowska. Minuta ciszy po Lublice w Obrzeźwie. A ty dokąd? Tam tylko do głowy. Tam już czworocy będzie ci i zapomnij. Więc jak to tak nagle odrównać od siebie? Od przyszłorocznych śniegu. W porządku miające od przyszłorocznych śniegu. O trumicy Janek, od szlamu za miłością, której mówię dosyć. Nie żegnaj Janek, nie żegnana, na pomoc dzieciom jej nie stanę. Chodźcie, inaczej jak ramiona. Ogień zapada się w pokonaniu. Górne wyszmalone głosy. A chciała kupić bilet, wyjechać na krótko, napisać list, okno otworzyć po burzy, wydeptać ścieżkę w lesie, nadziwić się na ruchu. Zobaczyć, jak od wieczu wiedziały się burzy, minuta ciszy po umarłych, czasem do później nocy. Jestem naocznym świadkiem lotów moli ptaków, słyszę, jak trawa rośnie i umiem je nazwać. Odczytałam miliony drukowanych znaków, urodziłem teleskop, ludzi właśnie gwiazdy. Tylko nikt mnie dotychczas nie wzywał do pomocy. Jeśli pożałuję, jakiś czas nie zapierzchał. Tyle wiem o sobie, że to jest bardzo dobrze, to jest strzelanie z tyle. Dla każdego człowieka niezwykłe przeżycie pozostaje do końca życia pierwszy dzień w szkole i pierwszy kontakt z nauczycielem. Dlatego z rozrzewnieniem wspominamy tę chwilę. On mnie nauczył pierwszych liter, księgi otworzył, zobaczyłem jak gorąco były dzieje ojczyste. On mi pokazał piękne krajobrazy, nazwy drzew, odczytałem zisk liści, poznałem głosy ptaków i gorącą mowę. On mnie nauczył wypowiadać słowa o miłości, dobroci, odpowiednie słodki. Drugi pracę nauczycieli doceniamy dopiero po latach, kiedy sami nabierzemy życiowych doświadczeń. Zdajemy sobie sprawę, że wasze wysiłki są duże, a zaangażowanie wielkie. Efekty na nie trzeba będzie poczekać. Julia Kwin, nauka, nauczyciel mnóstwa mądrości, logarytmów, wzorów i formułek, kwadracików, trójkącików i kółek. Nauczył mnie nieskończoności, rozprawiali o cudach przyrody, obadał różne tajemnice, w jednym szkielku życie w kropli wody, w innym zaś kanał na księżycu. Andrzej wiedzy zapas nieskończony. Papier, HSO, jabłka, lampy, prawecy, Newtona. Azot, wody, zmiany atmosfery. Wiem okolik napełnionej lodem. Wiem o pusztyni, gdy się go pociera. Wiem, że ciało zanurzone wodą. Na ci tyle, ile etc. A wiem, że na drugiej półkuli słońce świeci. Gdy u nas jest ciemno, różne rzeczy do głowy mi wkuli. Tłumaczyli nauką darebną i nic nie wiem, i nic nie rozumiem. I wciąż wierzę, że z drugimi zmysłami, że ci ludzie na drugiej półkuli muszą chodzić do góry nogami. I do dziś mam taką szkolną trwogę. Bóg mnie wyrwie, ustanę do słowa. Panie Boże, odpowiadać nie mogę. Ja wymawiam się, nie boli głowa. Trudna lekcja, nie mogłem od razu, lecz nauczę się po pewnym czasie. Proszę, zostaw mnie na drugie życie, jak na rok, w tej samej czasie. A kiedy mnie czas, nie minął lata, nie wiem ile lat mnie nawet. Gdy przyjdzie rozwiązywać tę sprawę, to są teraz słowa spośród głowy. A jak sami staniemy pośrodku klasy i pierwszy ręką zrobimy znak. Przypomnijmy sobie tamte szkolne czasy, to tę literę trzeba pisać tak. Szkoła to miejsce, gdzie spędzamy prawie połowę każdego dnia. Jestem naszym drugim domem, a nauczyciele są naszymi opiekunami. Ustępujemy rodziców, dlatego nie może być tutaj cały czas poważnie. Gdyby do szkoły chodziły anioły, wyglądałoby to dosyć normalnie. Tyle tylko, że anioł anioła w czasie lekcji powinien nie walczyć. Gdyby do szkoły chodziły anioły, nie wiem, jakie stawiono cudownie.
Tyle tylko, że przerwa wyglądałaby całkiem okropnie. Tu na anielskiej przerwie chodziłaby parami. Dzień dobry, przepraszam, och, ach. Na anielskiej przerwie, tak mówiąc między nami, nudno byłoby, że aż strach. W naszej szkoły nie chodzą anioły. Rzekłby można, że nawet odwrotnie. Czasem słychać tu wrzaski piekielne, podkreślające już wielokrotnie, a jak coś wpływa po klasie, to gąbka albo klamki ściśnięte z zegarem. Niech naszą wdzięczność dla Was, drodzy nauczyciele, za przekazaną wiedzę lub codziennych lekcji, naukę życiowych praw i serce okazywane w każdej sytuacji wyrazi wiersz Jerzego Witowskiego „Kwiaty dla nauczycieli”. Tyle jak zegarek muszę na tej ziemi, że ciągle pyta, dlaczego i po co. Choć jeśli czegoś nie widzieć chcemy, nauczyciel zawsze trzeba nam pomóc. Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, co jest jego obraz ten przemalowany, pokazywać nie tylko papier, ale lądy i prawdziwe szumne oceany. Co się w świecie działo kiedyś przed wiekami, jakie były ludy i jacy królowie, wiem o tym sporo, bo nam nasza pani już opowiadała. Więc po latach, kiedy będziemy dorośli i skończywszy szkołę, pójdziemy przez życie. W naszych sercach, w naszych myślach, w sercach pełnych wdzięczności zostaje na zawsze szkoła nauczyciel. Doceniając trud Waszej pracy, mam świadomość, że im więcej tego zrobię, tym bardziej jak mały. Im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie jak mało i łatwiej nas rozumie. Im więcej kto z nas umie, bo obrót tylko w tłumie stanowi wiedzę całą. Im więcej kto z nas umie, tym bardziej wie jak mało.